Zawsze chciałam robić coś, co jest, coś, co nie tylko będzie pracą moją, ale co też przy okazji będzie w jakimś stopniu pomagało ludziom. Ja po prostu nie wierzę, nie wierzę, że jestem kimś jakimś tam wyjątkowym, niesamowitym, z jakimś nadzwyczajnymi Mój tata i brat są aktorami, pochodzę z rodziny aktorskiej, ale ja chcę pójść swoją drogą i chcę realizować w życiu swoje plany, które sobie wcześniej założyłam i do których dążę. Witam ponownie. Pani Ania. Tak, zgadza się. Dużo tam dziewczyn czeka? No już coraz więcej jesteś. 3-4 jeszcze. A jak oceniasz swoją konkurencję? Mogę powiedzieć coś takiego, że nie mam brzydkich kobiet. Po kolei. Jak koleżanka wie, nie odpowiem mikrofon. Dobrze, drzwi się zatrzymaj, dobra? Dzień dobry, panie. Dobra. A my tam możemy chodzić? Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosimy ankietę do nas tutaj. I zapraszamy tam, gdzie stałaś na początku. Też zrobię tylko kopię jedną, dobra? Robana. Dobra, dzięki. Ja dźwię? Powiedz nam coś, słuchaj o sobie. Więc nazywam się Magdalena Wituska, jestem uczennicą drugiej klasy liceum, 4. liceum ogólnokształcącego w Płocku. Jestem Izabela Woźniak, studiuję zarządzanie i marketing na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nazywam się Agnieszka Szymanik, obecnie mieszkam w Warszawie, ale pochodzę z Broku. Nazywam się Ania Bugla, jestem z Raciborza, w Warszawie akurat przybyłam tutaj na studia. No więc nazywam się Katarzyna Brym, urodziłam się tutaj. No, większość mojego życia również spędziłam tutaj w Przesnyszu, w gimnazjum i w podstawówce numer 3, potem w liceum ogólnokształcącym. No, jakieś 2 lata temu skończyłam szkołę dwuletnią państwową kosmetykę. No i właśnie aktualnie otwieram swój salon fryzjersko-kosmetyczny. Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku europeistyka. Co robię w życiu? Obecnie uczę się w 2. klasie liceum. Pracuję, studiuję i podróżuję dużo. Jestem nauczycielką WF-u w szkole ponadgimnazjalnej. Aktualnie poszukuję pracy, w międzyczasie, po drodze można powiedzieć, męża. No, wczoraj właśnie skończyłam szkołę, a teraz obecnie chyba się uczę do tej matury. Kiedyś byłam fotomodelką, no i tak w sumie podobało mi się. Tylko nie podobało mi się towarzystwo, w jakim musiałam się wtedy obracać. A jakie to było towarzystwo? Pustych dziewczyn. Pracuję też jako hostessa. Czasami mi się zdarza jako statystka w serialach. Zajmuję się archeologią doświadczalną. To jest moja największa pasja i moje hobby. Temu poświęcam całą resztę wolnego czasu już. Pracuję w policji. Aktualnie jestem przeniesiona do pionu kryminalnego. W poniedziałek jedziemy na obóz treningowy w góry i będziemy trenować 9 godzin dziennie, około 7 km rozgrzewki, samej rozgrzewki, potem jeszcze pływanie synchroniczne. Musimy przygotować 3 programy, dlatego że w przyszły weekend mamy Mistrzostwa Polski i będziemy się starały o miejsce na podium.
Czym nas zaskoczysz? Nie wiem, mogę się teraz rozebrać, mam kostium pod sobą, pod spodem. Nietypowa propozycja, szczerze mówiąc. Szpagat. Zawsze byłam kiepska z tego typu rzeczy. Przebojowa. Oj, nie wiem, czym bym mogła zaskoczyć. Nic mi nie przychodzi w tej chwili do głowy. No, mogłabym na przykład z którymś z panów zatańczyć. Jaki taniec? Nowoczesny. Oj, naprawdę, nic mi nie przychodzi do głowy. Nie wiem, co bym potrafiła teraz wymyśleć. We've all been hurt by love before. Także jak tak zrobię, to jest za mało. Za mało, wiesz co? A jak powinienem zrobić? Pokaż, jak powinien te biodra chodzić. No nie wiem, wiesz, każdy inaczej czuje muzykę. One muszą się ruszać i... Czytam akurat Dzienniczek siostry Faustyny i książka Opus Dei. To akurat to tak troszeczkę wątek teologiczny, a akurat to przez znajomych trochę tak zaczęłam takie rzeczy czytać. Bardzo lubię Szymborskiej wiersze, różne matomiki. Nie wiem, Statek pijany też jest fantastyczny. Fantastyczny jest wiersz Padlina. Myślę coś. Coś jeszcze takiego dłuższego? Myślicie, że to bredzi malaria? To było. Było w Odessie. Przyjdę o 4:00, powiedziała Maria. 8? 9? Wypłyń rybko złota, wypłyń z zimnych fal, w sercu mym tęsknota, nadzieja i żal. To co? To może zrobimy 2 razy zwykłą po kolei, ja w obryciki i podrączką. Dobra, o Jezu, to będzie ciężka, tutaj zawsze się gubiłem. 3 i raz, tak? 2 i co teraz? O Jezu! Mój świat to bar, tak mija dzień za dniem i nie wiem już, co jawą jest, co snem, ale ciągle mam nadzieję, że kiedyś zjawisz się. Mój typ faceta? Przede wszystkim musi być inteligentny, tolerancyjny, umieć się zachowywać, wychowany. Muszę się przy nim czuć bezpieczna. Musi mnie rozumieć, kochać mnie taką, jaką jestem. Przede wszystkim inteligentny, mądry, zaradny, zdecydowany, który wie właśnie, co chce w życiu osiągnąć. Na pewno wysoki, bo ja lubię się przytulać. Nie lubię takich niskich. Absolutnie. No i rozsądny, żeby nie miał fiubździu w głowie. Ponieważ miałam już różne przypadki, także wiem, że wrażliwość jest na pierwszym miejscu. Opiekuńczy oczywiście, bez nałogów, ale wrażliwość jak najbardziej na pierwszym miejscu. Nie mam takiego określonego, że blondyn albo brunet albo coś. Po prostu muszę go zobaczyć, musi mi się spodobać, muszę z nim porozmawiać i będę wiedziała, czy go polubię, czy nie. Musi być równy lub wyższy ode mnie. To jedyny warunek, jaki powinien posiadać. Ważne, żeby było o czym porozmawiać, żeby
jakieś podobne mieć zainteresowanie, jakieś podobne cechy charakteru, żeby się nawzajem uzupełniać, no takie różne. Jeden z przypadków, jechał ktoś ulicą, zatrzymał się, zawrócił na rondzie, a specjalnie jechał prawie za mną, ja nie wiedziałam o tym, jechał prawie za mną do domu. I po prostu wysiadł, zapytał się, czy może porozmawiać, czy może wziąć ode mnie numer telefonu. Ja się nie zgodziłam. Jeśli na przykład jedę ulicą i w końcu jedzie sobie koleś 10 raz przez rondo, to wie pan, to już się staje takie trochę nudne. Albo... A jeszcze trąbią pewnie. Nie, właśnie, dobrze, że nie. Tylko wystawiam zimny łokieć i fajne, nie? Koleś podszedł do mnie i powiedział: mój kolega stwierdził, że jesteś bardzo podobna do jego koleżanki Magdy i to na pewno ty jesteś Magdą. Ja mówię: nie, nie jestem Magdą. Możesz iść? A jak masz na imię? Więc aha, jeśli na przykład wyjdę do baru na chwilę, no to wtedy się mnie pytają o różne rzeczy. Na przykład? Na przykład, czy z nimi zatańczę, czy napiję się drinka. Nawet teraz jechałyśmy też, zatrzymałyśmy się na stacji, potankowałyśmy samochód. Też starsi panowie, nie wiem, oni mieli już tak porządnie po 40 i fajne dziewczyny, fajne dziewczyny. Fajnie takich rzeczy się słucha, naprawdę, to takie miłe. Nie dostaniesz, to co będzie? Trudno, trzeba próbować dalej. Na pewno się nie poddam i będę próbowała swoich sił gdzie indziej. Ale ja uważam, że no, trzeba korzystać z życia. Jeżeli są jakieś takie możliwości otwarte, jakieś takie drogi, to trzeba tam się, że tak powiem, wepchnąć, bo różnie bywa. W sumie nie będziemy tego przeżywać. Traktuję to jako zabawę w sumie i zobaczymy, co będzie. Znaczy, no myślę, że na pewno jest to jakaś szansa. Może nie można jakoś oczekiwać zbyt wiele jakiejś dużej kariery, ale na pewno jest to jakaś przygoda, zabawa. Można poznać wielu ciekawych ludzi. Nie, wszyscy podchodzą do tego z dystansem. Trzeba tak podchodzić, żeby właśnie się nie rozczarować potem. Chcę udowodnić sobie i wszystkim, że jeżeli mam cele, to warto w nich dążyć. I jeżeli, no po trupach, że tak powiem. Jeżeli się dostanę trudno, no to nie jest, będę miło wspominać, poznałam tej super dziewczyny i myślę, że to jest świetna przygoda tak czy inaczej. No nie będę zadowolona, ale nic się nie stanie. Nic. Będę tylko kleła, że tyle kilometrów przejechałam. To znaczy tak, uważam, że mam duże szanse. Chciałabym, bardzo bym chciała, no nie ukrywam tego, prawda? Ale zobaczymy, zobaczymy, to zależy od państwa. Witam was, dziewczyny. Jesteście w kolejnym etapie. Gratuluję. Przed nami jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy, dużo treningów, dużo wysiłku, ale mam nadzieję, że wytrwacie, bo naprawdę warto. Plan na jutro jest taki, że startujemy o godzinie 9 sprzed hotelu, jedziemy na treningi i cały czas próby, 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 więc wypocznijcie, no i do zobaczenia jutro. Trochę czułam się, tak brzydko mówiąc, jak koń na targu. Że tu przejdź się, pokaż jak chodzisz, tutaj lewy profil, prawy profil. I stwierdziłam, że te dziewczyny tam są biedne. Są naprawdę, ja im głęboko współczuję. Bo ich szczęście zależy od tego, co myślą o nich inni. I to jest naprawdę dla nich, to musi być męka i udręka straszna, bo jak widziałam po nich, to one całe swoje życie spędzają u fryzjera, u kosmetyczki i praktycznie nic z tego nie mają. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz, dwa, trzy i cztery,
5 i 6, 7 i 8, raz, 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. O Boże, to jest pierwsze. Spałaś cały czas? Nie! Klaudia, czemu nie bać na próby? Bo się źle czułam. Ten taki mieszkamy i jeździmy na próby do tego Domu Kultury. No ładny bardzo. Mieszkam z takimi dwoma dziewczynami, które w ogóle spotkałam tutaj na eliminacjach. Bardzo sobie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten układ i czy, wiesz, pasuje. A tak to ładnie bardzo w tym wyglądasz. No, może takie buty. No, jakieś tam swoje ambicje i plany mam i założenia. I naprawdę też sobie wysoko staram się w życiu stawiać poprzeczkę. Jestem tutaj dlatego, że lubię jakieś nowe doświadczenia, nowe wyzwania. Lubię, jak się dużo rzeczy nowych dzieje wokół mnie. Jeśli mogę się czegoś nowego w życiu nauczyć. I dlatego tutaj przyjechałam. Myślę, że moim dużym atutem jest właśnie to, że umiem poruszać się na scenie i że mam coś do powiedzenia, naprawdę. I no zobaczymy, jak to będzie. Każdy temat i tak próbuję coś od siebie dodać, a że nic nie wiem ani o przedłużeniu włosów, ani o sztucznych paznokciach, ani o wybielaniu zębów, nie o palaniu na solarium, no to po prostu te dziewczyny o to wypytuję, no bo widzę, że one tutaj są super zorientowane w tej dziedzinie. No i naprawdę nie wiem, o czym mam z nimi rozmawiać, a potem one robią ze mnie jakąś idiotkę, że ja nie wiem, że no nie wiem takich rzeczy. O Boże, rzeczywiście. Są obozy pewnie, że są. Przynajmniej ja tak myślę. Ja właśnie, mi się wydaje, że tutaj już rywalizacja się zaczęła. No przynajmniej dla mnie, może ja jestem jakaś nadwrażliwa, ale wydaje mi się, że właśnie niektóre dziewczyny to chyba specjalnie sobie. Dobrze, co jest w nim nie tak? Kolor? Nie, kolor jest bardzo ładny. To co jest w nim tak? Kształt jest nie taki, w sensie, no, źle leży ten kostium. Nie, bo tu każda mówi, że coś nie, jest nie tak. Nie, bo wiesz, co chodzi? Bo te majteczki, one są... To jest mały rozmiar w ogóle, tych majtek. Nie wiem dlaczego, przyszedł mi 32. Ja mam 34, 36 napisałam. Wam. A to. Rozmiar
32 metry. I one są tak, są tak niskie, że nogi mam jak kukaczki, a brzucho to mam normalnie jakiegoś tuba, jakiś nie wiem. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie, ja tu nie widzę rywalizacji. A ty rywalizujesz? Nie. Czy co, no przyjechałeś sobie do przesłania, ja pochodzę. Przyjechała się polansować. Ja za szybko zaczęłam pracę, za szybko zaczęłam takie rzeczy. Moi znajomi w moim wieku się jeszcze bawią, chodzą na imprezy, ja nie mam na to czas. Ale szybciej do czegoś dojdę. Ja myślę, że ja po prostu twardo stoję na ziemi, jeżeli o to chodzi. Nie mam takich w głowie, że tak powiem, jakichś marzeń, takich płytkich. Moje marzenia dotyczą konkretnych rzeczy. Rzeczy, które mi się w życiu przydadzą. Prawda jest jak w totolotku, że każda z nas jest inna. Każda z nas ma inną urodę, każda z nas ma, nie wiem, inne zachowanie i to jest też oceniane. Każda z nas się inaczej porusza i to jest po prostu, zależy jaki gust to będzie miała jury. To na przykład nie można porównać dwóch dziewczyn tak do siebie, że są na przykład, nie można między blondynką a brunetką powiedzieć, która jest ładniejsza, ponieważ każda ma coś innego w sobie. Nazywam się Klaudia Olczak, mam 22 lata, jestem studentką ostatniego roku turystyki, obecnie pracuję w Komendzie Społecznej Policji w pionie kryminalnym. Dziękuję. Nazywam się Ewelina Kurowska, mam 21 lat, mieszkam w Warszawie, studiuję turystykę i rekreację. Interesuję się... Nazywam się Adela Banasia, przyjechałam z Warszawy, studiuję europeistykę, pływam, tańczę, śpiewam, podróżuję. A jeszcze powiem, że w wolnych chwilach pracuję w Ochotniczej Straży Pożarnej. Ja umiem powiedzieć, że naprawdę są tutaj bardzo ładne dziewczyny. No i trudno powiedzieć, kto wygra, czym się jury będzie kierowało, kogo wybierze, czy uroda jednak będzie najważniejsza, czy jednak to wnętrze. Tutaj dziewczyny są też bez osobowości. To tutaj nie ma tak, żeby ktoś ich nie lubił. One siedzą, nic nie mówią też. Do takich osób nikt nie ma nigdy zastrzeżeń, nikt nigdy nie powie, czy je lubi, czy nie. A do takich osób, które są jakimś potencjalnym zagrożeniem, no to zawsze wiadomo. Wiadomo, że każdy też jest od drugiego zazdrosny, no ale to trzeba z tym jakoś walczyć i trzeba jakoś pozytywnie podchodzić do życia. Mimo, że ja wiem, że te dziewczyny mnie nie lubią, to ja się do nich uśmiecham. Zagaduję do nich przy jedzeniu. Ja wiem, że one tutaj mnie obgadują na prawo i lewo, bo ja po prostu to wiem, ja nie muszę się o tym przekonać i nie muszę tego usłyszeć, ja to wiem. Czy jest jakaś 38, ale żeby był biust? Teraz ty już też zerkonia. Będzie super. Zerkonia. Oczywiście, to zawsze. Teraz tej to będziesz miała sukieneczkę tą taką albo. To wygląda ładnie. To też taki kiwi jest. Trzy. Trzy.
przygotuję, czy ja po prostu nie wyglądam na taką. Mam już tego wszystkiego dość i tyle. Dlaczego tutaj inni są traktowani na innych zasadach? Ja nie rozumiem tego. No dlaczego niektórzy zostali pomalowani o 13, a ja musiałam czekać 2 godziny, żeby się dowiedzieć, że nie zostanę pomalowana? No ja nie rozumiem tego. Nie, mam już tego dość. Jeszcze zaraz dostanę w ogóle najbrzydszą sukienkę, bo tam nie jestem obecna i tyle. No nie, bo mam dość już tego. Ej, ja potrzebuję do łazienki. Dziewczyny, które wybrały sukienki, niech je już oddadzą tutaj, bo inne dziewczyny czekają. Tam ktoś jest? Kto ma klucz? Ktoś się czeka? Zaraz będę. Słyszysz? Dobra. Ja bababa kozadu. Załóż te kły. Ona przyjechała teraz, no to nie pytamy, nie? Szanowna i czcigodna publiczność, oto 13 najpiękniejszych na Mazowszu, 13 kandydatek, pretendentek do tytułu Miss Mazowsza Przasnysz 2019. Druga wicemis wyborów Miss Mazowsza 2007. Klaudia Orczak. Miejsce drugie w wyborach Miss Mazowsza 2007 w Czasnyszu. Wywalczyła kandydatka z numerem 5. Wielkie brawa. Kandydatka z numerem 4. Szanowna i czcigodna publiczności, oto nasza nowa Miss Mazowsza.
Wielkie brawa! A ja myślałem, że to będziesz ty. To jest mój świat na chwilę, to nie jest świat, który ja kupuję i w którym ja chcę być. To już przeminęło, to już jest teraz przeszłość, ja już w żadnych wyborach więcej startować nie będę. Chyba, że matek z córką, albo babcie. Ja uważam, że nieodpowiedni był dobór jury i po prostu ludzie, którzy zasiadali w jury, to nie były moje autorytety, to nie byli ludzie, którzy by mi imponowali. To po prostu wszystko to jest cudowne zbieg okoliczności. Wszystko zawdzięczam sobie. Nie, takie konkursy to nie dla mnie. Jednorazowe doświadczenie mi wystarczy.